Jak co roku spędzamy święta wielkanocne poza domem. 2 lata temu byliśmy w górach stołowych, rok temu w Malezji i to w trakcie Ramadan. W tym roku spędzimy je na Bali, w sposób nietypowy. Będziemy również robić pisanki w wersji egzotycznej. Witamy, witamy Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy farbować jajka, bo zbliża się Wielkanoc. U Was już pewnie jest dawno po Wielkanocy, ale wszystkie odcinki montujemy z opóźnieniem. Także teraz zabieramy się za farbowanie jajek i dzisiejszy odcinek w ogóle będzie o tym, jak spędzamy święta na Bali. Także chodźcie, bo będziemy jajka farbować. Otóż to, proszę Państwa, rozbiłam jajko właśnie jedno. Mam jeszcze 5. Tym owocem, ale to było najładniejsze. Czemu ja to zrobiłam? Tym owocem to jest dragon fruit, czyli smoczy owoc i on myślę, że zabarwi te jajko, znaczy nie te, tylko tamte, na taki kolor różowy, bordowy, coś a la burak, bo ma podobny kolor, no a że to jest bardziej dostępne tutaj niż buraki, chociaż buraki też jest. Też są, no. No to będziemy próbować i zobaczymy, czy w ogóle się da zafarbować tym owocem jajka i zrobić z tego wiosenne pisanki. A jak się nie da, no to będziemy musieli szybko lecieć po buraki. Ja, dlaczego ja to zrobiłam? Mamy, proszę Państwa, smoczy owoc, białe jajeczka przygotowane, garnuszek też gotowy. A Milena? Też. Dobra, zaczynamy od krojenia smoczego owoca. Najpierw musimy przekroić smoczy owoc. I jak on ładnie wygląda w środku, nie? No. I go wydłubać musimy. I miąższ przełożę tutaj, to później sobie zjemy z płatkami owsianymi. Ale dobre, nie? No, jak to w ogóle fajnie wygląda. To tak apetycznie wygląda. I dobra. No już ufarbowało wszystko dookoła. No właśnie. I wsadzamy tu. I wsadzamy jajko, zalewamy wodą, zalewamy octem. I czekamy, liczymy, że coś się z tego zrobi. Nie no, żartuję. Muszę to chyba jeszcze bardziej pokroić, nie? Nie wiem w sumie. Trzeba to pokroić, octem zalać, wodą. Dobra. Dobra, już dodałam tutaj jajka. Tylko nie wiem, czy to się mi zmieści. Ile jajek chcesz rzucić za jednym razem? No wszystkie. Wszystkie. Czyli mamy jajka wsadzone. To będą pisanki. To będą najlepsze pisanki ever. Jeszcze takich pisanek w Polsce nie widzieliście, jak my tutaj wyczarujemy. No trzymamy kciuki, żeby wyszły, bo jak nie wyjdą, to wiesz. Ocet dodany? Coś z tego będzie? Nie. Bo podobno ocet dodaje się do barszczu, żeby barszcz koloru nie stracił. No właśnie, czyli jajka może też nasze nie, ups, nie stracą. Teraz trzeba tutaj je podgotować. I czekamy. Myślę, że takie 10 minut wystarczy. Nie no, będę obserwowała po prostu jajka i zdecyduje, kiedy kolor będzie wystarczająco dobry. No, stwierdzę, czy jest już wystarczająco różowe. O. Ocet teraz wszędzie pachnie nam octem. Widzę, że nic się jeszcze nie zafarbowały. Nie wiem, czy to tak. Nie wiem w ogóle, czy to wyjdzie. Taki miałam fajny pomysł, sobie pomyślałam, że może to zafarbuję. I będziemy mieli swoje pisanki na ten Wielkanoc. Zobaczymy. No i mamy jajka. Mamy pisanki wielkanocne. No ale taki nawet fajny efekt wyszedł. Nie pykło. Ewidentnie coś nie pykło. Nawet Patryk skoczył po buraki, dodaliśmy buraki i nic. I nic. Mam nadzieję, że te jajka są w ogóle do zjedzenia, chociaż tyle, żeby nie zmarnować jajek. Bo zmarnowaliśmy też buraki. No. Czyli będą święta jednak bez pisanek. Ale za to mamy faktycznie prawdziwe smocze jaja. Tego jeszcze nie mam. Ale już pokazałem przed chwilą. Tak? No, jeszcze raz pokażę. Gdzie jest to jajko? No. No. Także fajnie, jak wy mieliście pisanki ładne, my niestety nie. Ale myślę, że będą do zjedzenia, co? No. Święta tak na dzisiaj jest piątek, czyli święta są za 2 dni. No.
po prostu pojedziemy gdzieś do restauracji zjeść. Ja już nam znalazłem. Nie, to ty znalazłeś ja restaurację, ale ja ją zatwierdzam. W ogóle ciekawe, czego to są jajka, nie? Bo one nie są duże, takie jak normalne. No nie, właśnie takie malutkie. Takie jak przepiórcze wielkości, ale czego one są dokładnie? Nie, przepiórcze. Nie, takie były, bo porównywałem. Tak? No. Dobra, to widzimy się jutro. Nie, pojutrze. Chyba pojutrze się widzimy. Na świątecznym śniadaniu. Siemka, my dzisiaj mamy poniedziałek wielkanocny i spędzimy... Niedzielę wielkanocną. No a powiedziałeś przed chwilą poniedziałek, no, i mnie pomyliłeś. No dobra, niedzielę wielkanocną. Pomyliłam się i co? Mamy dzisiaj taki plan, że jedziemy do takiej restauracji, gdzie jest basen i po prostu chcemy spędzić tam cały dzień. Nie będziemy się obżerać, jak w Polsce to się obżeramy zawsze, bo po prostu sobie zamówimy jakieś konkretne danie śniadaniowe, zjemy i będziemy sobie odpoczywać. Z widokiem na tarasy ryżowe. Mamy trochę dzisiaj kiepską pogodę, bo jest całe niebo zachmurzone i jak sprawdzałam, to ma padać. Więc mam nadzieję, że jednak nie będzie jakoś mega mocno padało i po prostu będzie się dało tam siedzieć. Ogólnie jest ciepło, ale no słońca nie ma. Co jeszcze? Patryk mnie wyrwał tak szybko z łóżka, że jeszcze włosy mi nie zdążyły wyschnąć, a tam, żeby móc się kąpać w basenie, to trzeba mieć jakby leżak już, że trzeba po prostu przyjechać szybko, żeby był wolny leżak, bo inaczej jak się nie ma tego leżaka, to nie można tam pływać w tym basenie, a że my chcemy trochę popływać, to jedziemy szybko z rana, żeby sobie tam już po prostu zarezerwować, rzucić ręcznik na ten, jak na all inclusive, na leżak i sobie zarezerwować. No a jak się przyjedzie później, no to po prostu można skorzystać tylko z restauracji. A my chcielibyśmy spędzić tam cały dzień, tak jak już mówiłam, także jedziemy wcześniej z rana, żeby mieć ten leżak. No i włosy mi nie zdążyły wyschnąć. Takie jajca. To na skuterku wyschną, przewieje raz, dwa. No pod kaskiem niekoniecznie. Dobra, jedziemy. Dawaj, bo zaraz odjeżdżamy. Odpalaj, nie masz kluczyku. A skuterek, proszę Państwa, mamy zawsze zaparkowany pod takim daszkiem, także na niego deszczyk nie napada, zawsze jest suchy i mamy pewność, że nikt go nam nie zawinie. I jest to tutaj ten ostatni. Mamy go wynajętego na cały miesiąc, więc płacimy jakieś bardzo małe pieniądze. Gotowa. Pokaż, jak jeździsz. Siadaj, mała. Bo nie mamy paliwa. Naprawdę? No, mamy mało, ale może wystarczy nam, żeby to dojechać. No to nie, trzeba zatankować. To po drodze też kupimy. Siadaj. No pokaż, jak jedziesz. O! Ale mu dałeś. No naprawdę. Maksymalnie w 25 minutach dotarliśmy na miejsce. Dzisiejszy dzień spędzimy w Peace Cafe. Fajna miejscówka, w sumie mamy taką nadzieję, a to za chwilę wszystko się okaże. Dojechaliśmy na miejsce, mamy swoje leżaczki, jest tu przepięknie. Mały basenik, jest tak bardziej kameralnie niż na tym, co ostatnio byliśmy. Kretia się nazywa? No to jest też bardzo... W sumie 100 metrów stąd, 200. I tam jest strasznie dużo wszystkiego, jest tam fajnie, mega, ale tu na razie jest tak, pewnie przez to, że jesteśmy pierwsi. No, to co? Zamawiamy śniadanie i zjemy i pewnie popływamy trochę. No na pewno. A zobaczcie, proszę Państwa, tam to wszystko są tarasy ryżowe, jak to w ogóle pięknie wygląda. I tutaj jest nawet taki basen Infinity z widoczkiem na tarasy ryżowe. A i płaci się tutaj 600 tysięcy za dwie osoby. Dużo! 600 tysięcy to...
za cały dzień, można tutaj być cały dzień i w cenę po prostu za te pieniądze można zamówić sobie jedzenie, picie. Że to tak jakby jest taki obowiązkowy wydatek, tak. Nie wiem jak to się nazywa, że taka jakby minimalna kwota do wydania, żeby dostać siedzonko, leżaczek, nie? No i właśnie w tej cenie jest, znaczy za tą, w tej kwocie możemy sobie zamówić jedzenie, picie, no i korzystać z całego tutaj tego obiektu. No i do basenu mają dostęp tylko ci ludzie, którzy mają tak jakby opłacone leżaczki. To też jest fajnie, bo nie będzie tej tłumów. Bo leżaczków jest ile? Ale mam włosy. 7, coś takiego, nie? No, a jeszcze u góry są. Jeszcze u góry są. Aha. No dobra, to zamawiam. Nasze śniadanko już przyszło, Patryk sobie zamówił skromnego tościka, myślę, że będziesz domawiał tosta z awokado i jajkiem, a ja mam takie trochę oszukane szkockie śniadanie, bo mam dwie parówki, mam fasolkę, mam chlebek, mam boczek, mam jajo, mam pomidory, ciepłe nie lubię, możesz sobie wziąć. No wezmę. I mam też awokado. Przyszły też nasze soki, Patryk ma pomarańczowy, ja mam mango, także wygląda zacnie. Nie? Nie jest to nasza... Jak na śniadanie wielkanocne, to... Spoko, no ale nie jest to właśnie nasze polskie śniadanie wielkanocne, gdzie jest kiełbacha, nie ma jajo, sałatki jarzynowej. Sałatka, ale też będzie dobra. No, tak, tak. No będzie, na pewno będzie wygląda dobra. Wygląda bardzo, bardzo ładnie. Dobra, smacznego, Patryku. A no, czekaj, dziękuję. Spróbuję. No spróbuj. Powiem wam, czy dobre. Jajeczko. Omlet, no fajnie wygląda tak, nie? Dobra. Ja kocham fasolkę w ogóle. Tam. I to taka słodka trochę? Mm-hmm. No. Mega. Pieczywko też widzę dobre. No. A parówka? No i te są dobre. Te są dobre. Czemu nasze nie dobre? I awokado, ale masz dużo tego plasterków. I chyba rukola? Tamto zielone? Dobre, bardzo. No, pyszota. A tu masz ten, pesto jeszcze jakieś. O. Bardzo dobre. No to super, to smacznego. Dziękuję. No już po śniadanku, ładnie wszystko. A zaraz przed pięknie, obiadkiem. Pięknie zjedzone i co, i siedzimy w basenie, bo zrobiło się naprawdę gorąco. Miało być burza i padać deszcz ogólnie. Troszkę tak? Jest pochmurnie, ale nie ma tragedii. Ale no teraz przyjemnie. Już słońce wyszło i jest już gorąco. No co ty mi tu... Nie ma co się grzać niepotrzebnie. No a woda jest naprawdę przyjemna. Powiem wam, że spoko, nie ma tłumów. I fajne tutaj jest to, że tylko osoby, które mają leżaki, mogą skorzystać z basenu. Dokładnie. Bo nie ma tłumów w tym basenie. Nie ma że tłumów, wiecie. Tak. A już są wszystkie leżaki pozajmowane. No, a także... i tak jest naprawdę spoko. Znajdujemy się, proszę Państwa, tuż przy tarasach ryżowych Tegalalang. Czy są to najpiękniejsze tarasy ryżowe na Bali? Niekoniecznie. Na pewno są tymi najpopularniejszymi. Także przy okazji wybierzemy się na krótki spacer, odwiedzimy kilka punktów widokowych. No i oczywiście opowiem Wam o ryżu w Indonezji i na Bali, bo jest co opowiadać. Jest sporo takich ciekawostek, które myślę, że mogą Was zainteresować. Pewnie zastanawiacie się, czym są tarasy ryżowe. Są to tarasy, na których rośnie ryż. Dobra, słabe to było. Powiem wam, że ta droga na dół wcale nie jest taka lekka. Jest tutaj mnóstwo błota i takie delikatne mostki, po których powoli trzeba sobie przechodzić na drugą stronę. Tylko proszę państwa, taki mostek jak ten. A ja tylko w Japonkach. Przed chwilą, proszę państwa, taka sytuacja. Wejście na teren tarasów ogólnie jest bezpłatne, ale na wejściu znajduje się skrzyneczka z donatami. Jeżeli ktoś chce, może wspomóc, ale nie jest to obowiązkowe. No i jakaś babka do mnie podchodzi. Żebym tam dorzucił, mówię, niestety nie mam przy sobie drobnych, bo to jest akurat w tym momencie prawda, bo nie zabrałem portfela. A ona się mnie pyta, w sumie mówi mi, jak chcesz, to możesz zapłacić PayPalem. Mówię, nie no, tak to nie mam. Z tym ryżem to jest, proszę państwa, tak, że jest on głównym składnikiem diety Indonezyjczyków. Jest on serwowany praktycznie w każdym posiłku, ale zresztą nie tylko kuchnia Indonezji opiera się na ryżu, bo
przeważnie cała azjatycka, w Wietnamie, na Filipinach, w Tajlandii, w Kambodży, wszędzie jest serwowany ryż, a dlatego jest on serwowany wszędzie, bo jest on wszędzie lokalnie uprawiany. I w taki oto sposób, proszę Państwa, Indonezja jest czwartym największym na świecie producentem ryżu, ustępuje tylko Chinom, Indiom i Bangladeszowi, ale to w sumie nie ma się co dziwić, bo wszystkie te trzy kraje są ogromne, a liczba ludności jest naprawdę bardzo, bardzo duża. A na Bali ryż rośnie praktycznie wszędzie, tutaj na tarasach, w mieście, poza miastem. Zapraszam do obejrzenia pozostałych odcinków z Ubud. Tam odwiedziliśmy kilka takich lokalnych, mniej znanych pól ryżowych i tam też pokazujemy, jak one wyglądają i jak między innymi wygląda praca na takich polach, bo też przy okazji udało nam się raz po raz spotkać ludzi, którzy akurat wykonywali jakieś obowiązki związane z uprawą ryżu. A tutaj proszę Państwa mój lokalny przewodnik. Idziemy? Nie, on nie idzie. Ale zaraz będzie biegł za mną. W Indonezji ryż, proszę Państwa, sadzi się 4 razy w roku. Tak, to nie jest pomyłka. Najpierw zasiewa się ziarno w takich osobnych małych ogródkach, a potem większe już sadzonki przesadza się na pola lub tarasy ryżowe i po 4 miesiącach są one gotowe do zbioru. I cały ten proces, proszę Państwa, jest powtarzany 4-krotnie w ciągu roku, ale najciekawsze jest to, że cała praca wykonywana jest tutaj ręcznie. Wiem, że ciężko to sobie wyobrazić, ale jeszcze ciężej jest mi wyobrazić sobie jeżdżący ciągnik tutaj po tych tarasach ryżowych. Myślę, że musiałoby to wyglądać naprawdę mega dziwnie. Ryż ma również dla Balijczyków znaczenie religijne. Bardzo często można tutaj spotkać na ulicy ludzi, którzy przyklejają sobie ziarenka ryżu tutaj na czoło i wtedy oznacza to, że taka osoba jest religijna. A tarasy ryżowe, proszę Państwa, są wykorzystywane dlatego, że mając takie ukształtowanie terenu, zdecydowanie łatwiej jest kontrolować wodę i to, w jaki sposób ona przepływa pomiędzy konkretnymi poletkami, bo jak wiadomo, ryż potrzebuje bardzo dużo wody i żeby go można było potem schrupać na talerzu. A tu jeszcze mamy mojego kotyszka. No to proszę Państwa, truskawka na torcie dzisiejszego dnia. Obiad i co ja sobie dzisiaj wybrałem, to jestem sam w szoku. Mam tutaj krewetki, tutaj jest chyba kurczak, tutaj są jakieś prażone orzeszki ziemne, tu są jakieś warzywa, tu jest chyba wołowina, tutaj są jeszcze jakieś inne warzywa i jeszcze też jest jakaś wieprzowina chyba, także jest bardzo, bardzo dużo rzeczy. Zacznę od warzyw. Jakiś taki szpinak. Coś takiego, ale mocno pikantne. Tak, ładnie wygląda i strasznie dużo tego masz. Będziesz no. się dzielił ze mną. Troszkę się podzielę. Do tego mamy tutaj warzywka. Spróbuj krewetę, bo wygląda mega. Warzywka spoko, takie standardowe. Jakaś tam marchewka, fasola, coś takiego. No bo tutaj trzeba takie sobie to obrać. No to już wyższa szkoła, ale... tylko od góry, no. I powiedz, czy dobre. Dobre. Takim jakby... przepraszam, w takim jakby słodko-kwaśnym może sosie, coś takiego, troszeczkę takie delikatnie pikantne. Tu oczywiście ryż, jak w każdym daniu kuchni indonezyjskiej. O, no proszę Państwa, tu jest wszystko dobre, a to chyba jakieś curry z kurczakiem, listek mięty, pikantne jak trzeba, a Milena sobie zamówiła dzisiaj tak skromnie spaghetti bolognese. Skromnie. Też będzie przepyszne na pewno. Ja lubię. Też będzie przepyszne, no pewnie. Dobra, to ja. No i do tego jeszcze, proszę Państwa, cieknie. Mamy zimną herbatę z lodem o smaku litchi. Bardzo dobra. Dobra, smacznego. Myjemy z Dziękuję. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, to zostaw łapkę w górę, komentarz i subskrybuj nasz kanał. Oczywiście, jeśli jeszcze tego nie robisz. Do zobaczenia wkrótce. Na razie.